Idiots. We didn't see that at all. Where was Bailey? He was supposed to be watching the night shift. Hey, Cope. Oh, no. Hi, Bailey. Congratulations. You're putting the whole concentration cap on the wrist and collapse. Boss. Agaron told me to keep an eye on the main atrium. Did you look at the task force board, or did you take that information for the first better guard? Just as a fruit. What are you idiots waiting for? Looking for them. Anywhere. In the Grotto Forest. Yes, sir. Any problem, Konstantin? Why? Is that only motivation for them? I have to get a bright girl. For what, suppose? She's gonna find out and herself on her journey what she has to tell. That's me. That's the attitude, I understand. We start operation. Hejka młoda, jak tam się czujesz? Serducho już mniej boli? Ała! Za co to? Za coś na pewno. Okej. Jeżeli chodzi o moje serce, to jest już dobrze. Ale... Ale coś się dzieje? Nie jest wszystko w porządku, tylko... Nadal czuję, że szybko bije, ale przyjdzie mi to. Już nie jeden raz miałam takie ataki. Ojejku, biedna. Nie przejmuj się tym, mała. Tymi dwoma idiotami to w szczególności. Aha, coś mówiłeś, Andreus? Ja? Nie. Rozmawiajcie sobie tam, ja nic nie mówiłam. Posłuchaj, nie wiesz, o co chodzi, to się nie wtrącaj. Tyle ci powiem. No dobra, okej, możecie sobie rozmawiać i tak dalej, nie przeszkadza mi to, ale mogę wiedzieć ogólnie, gdzie jest jeszcze ta czwarta osoba z waszej grupy, no ta wasza, no koleżanka. Chłopaki, mogę wiedzieć, co wy robicie? O co ci chodzi, Klaira? No Klaira, no według twojego polecenia pilnowaliśmy młodej, a że odzyskała przytomność, postanowiliśmy się spytać, czy wszystko z nią w porządku. A wy nie widzicie tego, że ta młoda aż szczęście się ze strachu, kiedy widzi, że się kłócicie? Mam dla was taką bardzo fajną propozycję. 50 metrów stąd jest taka bardzo fajna polana, przypominająca plażę. Jest taka bardzo duża górka, która powinna was zaciekawić, bo dzięki niej możecie skoczyć główką do wody. Słuchaj, Soren, nie wiem jak ty, ale ja bym się tam przeszedł. Co ty Ej, na to? Ej, ty, no czemu nie? Ej, dobra, idziemy. Przekonałaś nas, Klaira. Ej, ty, może byś poczekał na mnie. Szczerze, dziękuję, że się pojawiłaś. Gdyby nie ty, to... Nie wiem, czy bym nie dostała drugiego ataku. No cóż, chłopacy tacy z charakteru są. Nie ma czym się przejmować. Ojejku. No i z góry bardzo ciebie przepraszam za to, że dałam ci tylko kurtkę. Ale no cóż, obecnie nie mam nic większego do dyspozycji. Dopiero wieczorem będę szukała jakichś materiałów, żebyśmy mogli się na nich przespać. Co tam się przejmujesz? I tak jest ładna, słoneczna pogoda, więc na pewno bym nie zmarzła. Cóż, najwidoczniej obydwie nie miałyśmy tyle szczęścia, co inni. W każdym razie, może masz ochotę, żeby przejść się ze mną właśnie na polanę, tam gdzie właśnie chłopacy przed chwilą poszli. Byśmy może tak częściowo przez chwilę zapomnieli o obecnych problemach. Naprawdę, nie miałam tyle szczęścia w życiu, ale zmieniając temat, to z chęcią się z tobą przejdę na tą polanę. Tylko najgorsze jest to w tym wszystkim, że nadal nie wiem, kim jesteś. Kurde, no tak. W ogóle nawet nie wiesz, jak mam na imię. Cholera, gdzie moje maniery? Mogłam się wcześniej przedstawić, jak była tamta sytuacja, ale no cóż, emocje i czas i adrenalina, wszystko poskoczyło do góry. Jestem Klaira, a tak dokładniej Klaira Smith. Miło mi, Klaira Smith. Ja jestem Nybel. Nybel Leros. Nybel. Miło ciebie poznać. W takim razie, nie przedłużając, chodź za mną. A zostaniemy ogólnie przyjaciółkami? Widzisz, ty na przykład wcześniej nie miałeś żadnego damskiego towarzystwa, ale nagle się pojawiłam, więc jesteśmy w sumie tak jak siostra i siostra, tylko że no ja jestem młodsza. Wiesz, Nalbezie, jak na początki naszej przyjaźni to jesteś naprawdę bardzo gadatliwą przyjaciółką?
No wiem, chyba jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. Albo drugą, trzecią, czwartą, piątą. W każdym razie na pewno po kilku minutach chłopaki będą mieli mnie dosyć. Niezły skok, stary. Oczywiście skoczyłbym dalej, no ale jest tam bardziej głębiej. Nie chcę ryzykować. No, racja w sumie. Tak w ogóle, co z małą? Ona zostaje z nami, czy będziemy musieli ją gdzieś oddać? Z tego, co rozmawiałem z Claire, no to podobno mała zostaje z nami. W sumie dobrze, bo jak ma chodzić nie wiadomo gdzie, to lepiej, żeby była z nami. A tak w ogóle, chodźmy przekonać Claire, żeby do nas dołączyła. No okej, niech ci będzie. Mam rozumieć, że ta małolata z nami zostaje, tak? Andreus, co ty masz do niej? To niewinna istota. Zagubiona, znaleziona w lesie. Bez rodziców. I teraz on nastawił cię przeciwko mnie. Świetnie. A co jeżeli ta młoda tak niespodziewanie się tylko pojawiła, żeby nas potem złapać? Może to jakaś pułapka? Nie pomyśleliście nad Wiesz, tym? Wiesz, Andreus, powiem ci tak. Zacznijmy od tego, Andreus, że nikt ci w te bredni nie uwierzy. Tym bardziej Claire. A po drugie, co by 9-letnie dziecko tutaj robiło z atakiem serca bez rodziców? Zastanów się lepiej. Wyolbrzymiasz trochę, Andreus. Koziewen, musimy zawołać Claire'a. A nie mówiłem. Lepiej sobie daruj, bo jeszcze bardziej się pogrążasz. Taki jesteś przekonany, Ewen. Ciekawe, jak to będzie, kiedy ty znajdziesz się w niebezpieczeństwie. Andreus ostatnio dziwnie się zachowuje. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Typowy Andreus będzie zachowywał się jak dziecko, bo nie potrafi pogodzić się z przegraną. Claire, chodź do nas! Tak, wiem, wiem. Za 20 minut do was przyjdę, okej? Okay? Ej, to w tym czasie idziemy sobie poćwiczyć fikołki do wody. Chodź. No i to mi się podoba. Hej młoda, co tam robisz? Robię niespodziankę dla Claire, tylko błagam, bądź cicho, bo to tajemnica. Słuchaj, będę potrzebowała twojej pomocy. No pewnie, wszystko będzie w tajemnicy. W czym mogę ci pomóc? Tak więc pod tamtą małą choinką jest taka biała różyczka, potrzebuję jej, a nie mogę jej zerwać ze względu na to, że no strasznie kuje. Mógłbyś mi pomóc ją zerwać? No co to za pytanie, oczywiście, że pomogę. I znów mamy ze sobą do czynienia. Quasimodo. Czy to będzie kolejne nudne spotkanie, które miało miejsce około 25 lat temu? Skądże? Skąd taka myśl? Zapewne wiesz, że nie pojawiam się tutaj bez powodu. Zacznijmy od tego, że ty zawsze nie pojawiasz się bez powodu. Nawet nie myśl, że tak to się skończy, że będę grał z tobą w szachy i znowu będzie z twojej strony szachmat i będę na przegranej pozycji. Tym razem nie chodzi o pionki, które będą rozstawione na szachownicy. Zapewne będziesz chciał mi złożyć propozycję, prawda? Za każdym razem po to tu przychodzę. A tak dokładnie potrzebuję teczki Konstantina. A mogę wiedzieć, po co ci teczka mojego pracownika? Ty śmierzysz się go nazywać pracownikiem? Ricardo, zastanów się lepiej. Quasimodo, a jaką mam niby gwarancję na to, że nie zostanę sam na lodzie? Tak się składa, że znam już twoje sztuczki i wiem, do czego jesteś zdolny. Chyba jeszcze na oczy nie widziałeś swojej własnej wnuczki, prawda? Swojej córki, Alice.
Claire, Josha. A chyba chcesz ich jeszcze zobaczyć na oczy, prawda? Moja córka sama podjęła tą decyzję. No cóż, Ricardo, no to już nie ode mnie zależy, czy ci zależy faktycznie na twojej córce, wnuczce i na Joshu, czy jednak nie. Cóż, na podjęcie decyzji masz 24 godziny. Potem objawię ci się we śnie i podejmiesz najwyżej decyzję. Claire! Dla ciebie. Jejku, jaki śliczny wianek. Dziękuję ci, Naibe. Wiem, że uplatłaś taki wianek, kiedy jeszcze mieszkałaś w starym domu w Blackwell razem z rodzicami. Chciałam, żeby wróciły ci tamte jakże wspaniałe wspomnienia. Skąd ona o tym wie? Przecież jak jeszcze mieszkałam w starym mieszkaniu razem z rodzicami, to... ja jej wtedy nie znałam. O co tutaj chodzi? Usłyszałaś moje pytanie? Co, Naibel? Przepraszam cię, zamyśliłam się. No, czy zaśpiewasz ze mną jakąś piosenkę? Z chęcią bym zaśpiewała, ale... ale ja nie umiem śpiewać. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. Skąd ona wie, jaka jest moja ulubiona piosenka? This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to heal, somebody. Ewen, czemu ty? Oho. Jaki ona ma śliczny głos. Idealnie ci wyszło, stary. Ewen, żyjesz? Ewen, nie wygłupiaj się. Wynuś się dalej. Ej, dobra, to już nie jest śmieszne, Ewen. O Boże. Ewen, jesteś tutaj? Ej, wynuś się, stary. Ewen? Boże, przepraszam cię. Boże, Ewen, wynuś się dalej. Claire, co tam się dzieje? Coś najlepszego narobi. Ewen! Ewen! Chłopaki, co się dzieje? Ewen się nie wynurza. Oj, są! Claire, wszystko dobrze? Tak. Jest w porządku. Claire! Przychodzi taki moment, kiedy czujesz, że w to, co brniesz tak długo, traci swój sens. Zamierzasz odpuścić, wycofać się. Tak po prostu usunąć się w cień. Ale nie możesz. Sama nie wiesz, czego chcesz od życia. Chciałabyś cofnąć czas, zmienić bieg wydarzeń. Tylko, że już się nie da. Przychodzi moment, kiedy wyczerpują się baterie, padają akumulatory wiary, że coś się zmieni na lepsze. Wtedy dojrzewamy do tego, że kolejna szansa nie zmieni biegu rzeki. Każdy ma taki moment, kiedy musi zamknąć pewien etap. Nie po to, żeby siedzieć, ale po to, żeby iść dalej, nie oglądając się wstecz.